Siemanko moi drodzy, jeżeli oglądaliście odcinek z matowym Giewontem, a jeżeli nie, to zachęcam do nadrobienia, to wiecie, że pod presją społeczną, w sensie społeczności kanału, a nie że rodzina i sąsiedzi się pruli, ów Giewont został wepchnięty w kolejkę właśnie kosztem młodego Paderewskiego. Jednak nie lękajcie się, albowiem nadszedł czas i na niego. I przyznam, że jestem bardzo ciekaw tego numeru, bo nie dość, że bardzo wiele osób pisało, że jest on znacznie lepszy od już przecież niezłego Giewontu, to jeszcze zastanawia mnie ciąg przyczynowo-skutkowy, który skłonił Matę do dostrzeżenia korelacji pomiędzy nim a Ignacym Paderewskim, bo zakładam, że o tego Paderewskiego chodzi. Zatem bardzo chętnie przekonam się, co tutaj jest grane. A skoro już o graniu mówimy, to jak bywalcy moich live'ów wiedzą, na kanał wielkimi krokami zbliża się content gamingowy. Zatem to doskonała okazja, aby polecić wam produkt partnera dzisiejszego odcinka, czyli Rise Shadow Legends. Zakładam, że większość z was kojarzy tę grę, ponieważ jest ona jedną z największych i najpopularniejszych produkcji na rynku gier mobilnych, ponad 80 milionami graczy z całego świata. Tym oczywiście ze mną, co nie oszukujmy się, jeszcze zwiększa jej atrakcyjność. Co gra nam oferuje? Otóż Rise Shadow Legends to turowa gra taktyczna, zawierająca ponad 700 unikalnych czempionów, których możesz dowolnie rozwijać i dobierać w odpowiednie drużyny, aby przemierzać coraz trudniejsze dungeony, stawiać czoła różnego rodzaju bossom, czy mierzyć się z innymi graczami na arenach PvP. Warto wspomnieć, że choć gra z definicji jest mobilna, to dostępna całkowicie za darmo zarówno na telefony komórkowe, jak i komputery. Ja na przykład gram właśnie na komputerze. A jeżeli chodzi o moją opinię na temat gry, to najbardziej podoba mi się w niej fakt, że niczego nam nie narzuca, pozostawiając całkowitą dowolność w kwestii wyboru aktywności czy ścieżki rozwoju bohaterów. A konfiguracji są dosłownie miliony. Kolejnym wielkim plusem gry są często pojawiające się ciekawe eventy, a także fakt, że nie sposób znudzić się jej zawartością, ponieważ ta jest rozszerzana o różnego rodzaju update'y czy nowych czempionów praktycznie każdego miesiąca. Brzmi dobrze? To na co jeszcze czekasz? Korzystając z mojego linku lub skanując widoczny na ekranie kod QR, otrzymasz darmowy pakiet startowy, zawierający epickiego czempiona oraz inne fajne łupy o łącznej wartości 30 dolców. Zalecam również wykonywanie tutoriali w grze, ponieważ pomagają one deweloperom stale ulepszać dla nas jej jakość. Zatem klikaj w link w opisie, ukończ tutorial i widzimy się na polu bitwy. To wy pobierajcie gierkę, a ja przechodzę do odsłuchu. Zatem Mata, młody Paderewski. Zapraszam. Póki co to wygląda, jakby to miał być skuty Paderewski. Co mi mugole możecie powiedzieć? Chcielibyś siedzieć na ostatnim piętrze, leżycie gdzieś na parterze i leżć. Niektórym wygodne jest na dnie. Byłem na minus jeden i nie jestem już. I rozpadnę się na kawałki, a każdy z nich będzie jebanym diamentem. Teraz chcę być prezydentem. Pierwszym co ma tatuaże, pierwszym co władzę miał już dużo wcześniej nad wami. Mama mówiła mi, zostań lekarzem, ja... No, to akurat prawda. Chociaż trochę pojebana. Ale fakt, ci duzi, popularni twórcy, których teksty cała masa ludzi, zwłaszcza młodych, może relować poprzez wpływ, jaki są w stanie wywrzeć na słuchacza, faktycznie dają się mieć dość sporą władzę. Zatem no w tym kontekście pełna zgoda co do tego, że Mata, gdyby był prezydentem, to takim, który miał jakąś tam władzę już wcześniej. A że niektórym jest wygodnie na dnie, czy w tej piwnicy, na tym minus jeden, z którego Mata wyszedł na strych, to cóż, no niektórym faktycznie jest tam wygodnie. O ile oczywiście są jakimiś skończonymi przegrywami. Ale należy też oddać sprawiedliwość, panie Mata, że no nie każdy dostał takie możliwości czy środki, żeby móc no już nawet nie wyjechać z tego parteru czy z tej piwnicy windą, ale żeby chociaż móc zacząć budować sobie schody. Ogólnie powiem wam, że już widzę, czy bardziej słyszę, że tutaj się chyba będzie bardzo dużo działo w tekście, w związku z czym ja postaram się jakoś tak racjonalnie pauzować, a najwyżej w trakcie czy na końcu w ogóle zerknę sobie w jakieś objaśnienia, no i wtedy się odniosę, żeby teraz po prostu nie zatrzymywać co wers. Podoba mi się ten fragment z diamentami, w sensie, że nawet jak Mata spadnie z tego piedestału, na którym jest i rozpadnie się na kawałki, czyli straci pozycję czy tę władzę i
będzie w związku z tym prawdopodobnie cierpiał, to najwyżej zawrze ten ból na trakach, które i tak prędzej czy później staną się diamentowe, w domyśle automatycznie zapewniając mu powrót na ten szczyt. No myślę, że ogólnie mnóstwo będzie tutaj tego typu powodów do zatrzymywania, dlatego tak jak wspomniałem, postaram się nie przeginać. Pierwszym co ma tatuaże, pierwszym co władzę miał już dużo wcześniej nad wami. Mama mówiła mi, zostań lekarzem, ja ruszyłem w trasę za sercem. Po to, żeby w razie czego zamienisz dwie garze, móc kupić jej nerkę. Miliony na koncie i miliony za mną. Polska w remoncie, krzywofugi kładą. Posłuchaj mojej palancie, nowy Paderewski, tylko że nie piano leczają. Najpierw nienawiść ogarnia, okay. Potem... No, całkiem słusznie, że Mata posłuchał głosu serca, a nie mamy. Ostatecznie chyba wydaje mi się, że zawsze lepiej jest robić coś w zgodzie ze sobą, a nie czyimiś oczekiwaniami. No i mamy takie pierwsze, przynajmniej pierwsze wprost nawiązanie do Paderewskiego, bo fuga, oprócz oczywiście glazurnictwa, występuje również w muzyce. Co prawda nie do końca wiem, na czym polega, w zasadzie to w ogóle nie wiem, na czym polega, po prostu wiem, że jest. W każdym razie, no, zdecydowanie chodzi o komponowanie muzyki, z tym, że za pomocą innych, bardziej współczesnych narzędzi. No i oczywiście ta fuga jest tutaj też fajnie użyta w tym sensie budowlanym, powiedzmy, jako taki pstryczek w polityków, jak mniemam, że próbują zbudować silną Polskę, tylko że no w sposób nieco nieudolny. Mojej palancie nowy Paderewski, tylko że nie piano leczają. Najpierw nienawiścią karmią, potem mówią, żeby kochać. W tym świecie nie ma nic za darmo. Płacą na pieski jak nagrasz TikToka. Jeszcze nie kaloka gata. W tym świecie nie ma nic za darmo. Płacą na pieski jak nagrasz TikToka. Jeszcze nie kaloka gata. Czy to jest bezpośredni stryczek w jakiś konkretny nos, czy taka ogólna przypierdolka do celebryckiej dobroczynności za lajka. Ciekawi mnie to strasznie. No i widzimy tutaj kadr z legendarnej, przepraszam, biblioteki Trap. W tym świecie nie ma nic za darmo. Płacą na pieski jak nagrasz TikToka. Jeszcze nie kaloka gato, ale wszystko kurwa się zaczyna pracą. Zacznij w końcu mówić prawdę, bo jesteś raperem i za to ci płacą. Ty ognia wola. Chyba jednak bezpośredni atak to jest. Tylko ciekawi mnie na kogo, no ja nie wyłapuję. Zacznij w końcu mówić prawdę, bo jesteś raperem i za to ci płacą. Ty ogień, ja wolam, tacy jak ja ciebie gaszą. SB to M, szmato, na co mi twój całus, skoro się nie ufa, Judaszą. Byłem na Jamajce z całą paką na Wielkanoc i widziałem jak świat... Do kogoś z SBM? Bo może bardziej do byłego członka. Bo jeszcze to ewidentne nawiązanie do biblijnego... niby przyjacielskiego, a tak naprawdę zdradziecko-kurewskiego pocałunku Judasza, sugerowałoby, że to jest kierowane do kogoś, z kim Mata wcześniej miał jakieś bliskie relacje. Na przykład w szeregach właśnie SBM. No kurczę, muszę poczytać później, o co tu chodzi, zdecydowanie. Ma to na co mi twój całus, skoro się nie ufa Judaszą. Byłem na Jamajce z całą paką na Wielkanoc i widziałem, jak światło się rozszczepiło na księżycu. Stałem na Wersace ujebany marihuaną i przemówił do mnie Bóg. Weź to żółwia w psychiatryku, nie ma już tylu dróg, co dostępne dla chomików są. Ja już nie palę tyle weedu, ale będę walczył dalej, bo to pojebane, że jest zakazane samemu decydowanie. Jeba świat, w którym słowa polityków są nad nami. Jebać. Słowa polityku. Jebać. Ja jestem na fali, no bo znudziło mi się już w brodziku. Za plecami stado mam samych ziomali. Zaczęliśmy to na Orliku Agricola. Dzisiaj chcę pałac na wodzie, już nie przeszkodzi mi żadna mantikora. Jutro będę daleko na zachodzie, tam gdzie rośnie dziko pasiflora. La pelicula, quando hablas de mi vida. Chodzi za mną kamera, bo głupio by było tego wszystkiego nie nagrywać. Chyba śledzą mnie, ale nie chodzi mi o followers. Nie, nie. Ale tylko chyba skrzydła. Słońce biały stary pan. No wydaje się, że utwór, mimo właściwie ciągłego nawijania, wydaje się być w pewien sposób podzielony na pewnego rodzaju segmenty, które w dużym uproszczeniu uporządkowałbym tak, że pierwsza część traktuje o
położeniu maty na tej rapowej planszy i jego stosunku do tego położenia. Potem przechodzi w jakiś taki diss na jakiegoś twórcę, bądź ich grupę. No jeszcze nie wiem, o co chodzi, jak wspomniałem, ale zaraz postaram się dokształcić. No i na koniec jedzie, powiedzmy, politycznie, światopoglądowo. Co do wykonania, to mimo kilku mamrotanych, czy też piszczanych wstawek, nie miałem problemów w ogromnej większości ze zrozumieniem tekstu. Także fajne, takie nieco wkurwione, takie jak mnie akurat pasuje u Maty. No i wiadomo, lekko korelujące z patotrylogią, czyli na plus. Podobnie zresztą jak klip, w zasadzie prosty, ale fajnie zrealizowany. Dobry beat, powiedziałbym, że... słowo mi spierdoliło. Klimatyczny. No i tak ogólnie rzecz biorąc, całościowo w mojej opinii kawałek faktycznie bardzo dobry. Natomiast jeżeli chodzi o przekaz, tak to nazwijmy, no to pozwólcie, że udam się na dokształcenie i zaraz do was wracam. 3 days later. No dobra, już jestem może nie mądrzejszy, bo... czy zinternalizowanie tej wiedzy czyni mnie akurat mądrzejszym, to jest kwestia dyskusyjna, ale na pewno bardziej doinformowanym. W tekście jest sporo dwuznaczności czy takich odniesień, powiedzmy, kulturowych, których, jak mniemam, jesteście doskonale świadomi, więc tutaj nie będę się jakoś specjalnie rozwodzić. Natomiast z tymi przytykami to wychodzi na to, że były one kierowane konkretnie, dość konkretnie w stronę BDS-a, co jest poparte takim, no, dość sensownym, trafnym opisem, powiedzmy, który każe mi wierzyć, że chodzi właśnie o niego. Tak czy owak, po takiej dokładniejszej analizie, zasięgnięciu opinii ekspertów z Geniusa, powtórzeniu sobie życiorysu, a przede wszystkim dokonań pana Paderewskiego, stwierdzam, że mimo iż kawałek sam w sobie jest, jak wspomniałem, bardzo spoko, to jednak w mojej opinii Mata porównuje się do pana Ignacego mocno na wyrost i jednak jest mu jeszcze bardzo daleko do tego, aby to porównanie było jakkolwiek zasadne. Aczkolwiek rozumiem i widzę, że aspiracje, chociażby do bycia nazwanym wybitnym kompozytorem, działaczem niepodległościowym czy mężem stanu, Mata zdecydowanie przejawia. No, pozostaje mi tylko życzyć wytrwałości i powodzenia. I tym nieco powątpiewającym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli wam się podobało, to proszę o lajka i suba. Jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to linki w opisie. Zapraszam na live'y na Twitchu, na Instagrama i Discorda. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!